Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, zanurzam w Twojej przynajdroższej krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest dniem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej krwi siebie i wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę, czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będą prowadzić, prace, które będą wykonywać i nawet mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Panie Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej krwi, ku pożytkowi Kościoła Świętego i jako zadośćuczynienie za moje grzechy. Składając to wszystko Bogu Ojcu przez stawiennictwo Maryi, oddaję siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając jej moją przyszłość, przeszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen. Niech Ci Bóg da szczęście, niech Ci sprzyja, niech będzie z Tobą, niech Cię prowadzi. Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi i na zawsze zamieszka w Twoim sercu. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy.